Zwróćmy uwagę na to, że w treści zadania energię kinetyczną przedstawiono w elektronowoltach, symbol EV. W danych tę energię przedstawiłem w dżulach. Powstaje pytanie, jaki jest związek między jednym elektronowoltem a jednym dżulem? Trochę przypomnienia. Otóż pracę w elektrostatyce wykonano nad ładunkiem Q podczas jego przemieszczania. Między dwoma punktami, pomiędzy którymi panuje napięcie U, przedstawia ten iloczyn Q razy U. Jednostką pracy w elektrostatyce również jest 1 Joule, ale właśnie w elektrostatyce 1 Joule przedstawiamy iloczynem Coulomb razy Volt. A co się stanie, gdy zdefiniujemy nową jednostkę pracy, ale zamiast ładunku nie wstawimy jednego Coulomba, tylko wstawimy ładunek, jaki posiada elektron? Wtedy otrzymamy jednostkę zwaną elektronowoltem. Będziemy mieli 1E, czyli ładunek elektronu, razy 1 volt. Ładunek elektronu w kulombach wynosi tyle. Iloczyn kulomb razy volt to joule, czyli otrzymujemy tyle joule. Zapamiętaj, warto. 1 elektronowolt to 1,6 do minus 19 joule. Jest to jednostka bardzo mała w stosunku do dżula, ale fizycy nią posługują się z powodzeniem w fizyce atomowej, w fizyce jądrowej. Teraz wracamy do zadania. Otóż dotyczy ono diody. Dioda jest to bańka szklana, opróżniona z powietrza, w której wmontowane są dwie elektrody, katoda i anoda. Katoda jest ogrzewana za pomocą prądu elektrycznego. Pod wpływem wzrostu temperatury następuje zjawisko termoemisji, czyli emisji z katody elektronów pod wpływem temperatury. I jeśli anoda ma potencjał dodatni, to te elektrony przyspiesza, a jeśli ma potencjał ujemny, tak jak w naszym zadaniu, to będzie hamować elektrony. Dla elektronu poruszającego się między katodą i anodą zachodzi zmiana jego energii kinetycznej, jest równa pracy pola elektrycznego. Podstawiamy wzory. Zmiana energii kinetycznej to energia kinetyczna przy anodzie minus przy katodzie, a praca to iloczyn ładunku, czyli E, ładunek elektronu, i różnica potencjałów, czyli napięcie, potencjał VA minus VK. Wyznaczamy stąd energię kinetyczną przy anodzie i znajdujemy jej wartość 1,2 razy 10 do minus 19 joule.